Dobry wieczór. Witam Państwa w 9. odcinku naszej serii Filozof na kanapie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Piotr Gutowski. Witam panie profesorze. Miło mi. Tematem naszej rozmowy jest zagadnienie ateizmu, teizmu i religii. Przedstawię pana profesora. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, zajmuje się historią nowożytnej i współczesnej filozofii, autor bardzo wielu książek. Zaś niedawno ukazał się zbiór tekstów z analitycznej filozofii i religii pod redakcją pana profesora oraz doktora Marcina Iwanickiego pod tytułem Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej. I tytuł tej książki jednocześnie jest tytułem naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, zwykle zaczynamy od dosyć ogólnego pytania o naturę filozofii, a ponieważ w tytule książki pojawia się termin filozofia analityczna, to zapytam pana być może o ten słynny podział na filozofię analityczną i kontynentalną. Skąd coś takiego się w ogóle wzięło i czy jest prawda w tych pogłoskach, że to trochę jak dwa gangi, które się nawzajem zwalczają, czy jednak jest to trochę przesadzona opinia na temat? Znaczy, no może warto zauważyć, że to ten podział jest po prostu nieprawidłowy z logicznego punktu widzenia. To są dwa zupełnie różne kryteria pomieszane. Jedno, no nazwijmy je geograficzne, prawda? I to się bierze z dawnego podziału na filozofię, czy w ogóle na Europę kontynentalną i wyspy brytyjskie. I oczywiście istniała tradycja takiego myślenia, że istnieją także powiązane z tym jakoś różnice bardziej merytoryczne. Na przykład, że Brytyjczycy są bardziej te empirycznie nastawieni i praktycznie, a na kontynencie filozofowie i w ogóle mieszkańcy mają większą tendencję do tego, żeby być bardziej spekulatywni i racjonalistyczni, prawda? No oczywiście to był taki przybliżony pogląd tylko, bo i na Wyspach Brytyjskich można było znaleźć myślicieli spekulatywnych i tutaj na kontynencie bardzo radykalnych empirystów. No ale taki podział się utrwalił. Także na przykład, gdy opisuje się filozofię nowożytną, to się mówi na przykład o empiryzmie brytyjskim i ten empiryzm jakoś wiąże się z Wyspami Brytyjskimi. No ale to pojęcie filozofii kontynentalnej i analitycznej ma nieco inny wydźwięk, chociaż być może tam to jest źródłem właśnie tego podziału. Oczywiście w tym podziale ta filozofia analityczna jest w pewien sposób uprzywilejowana. Równie dobrze mogliśmy powiedzieć tak, że no jest fenomenologię filozofię podzielić na fenomenologię i niefenomenologię, prawda? Albo na egzystencjalizm i nieegzystencjalizm. Więc tutaj filozofia analityczna jest w pewnym sensie preferowana w tym podziale, no bo to jest filozofia analityczna i cała reszta, filozofia kontynentalna, gdzie znajduje się i egzystencjalizm, fenomenologia, i hermeneutyka, i różne inne, i tomizmy, prawda, różnego rodzaju, czy różne inne nurty scholastyczne. Ja nie lubię tego podziału filozofia analityczna i filozofia kontynentalna, ale jeżeli używam słowa filozofia analityczna, to nie w przeciwstawieniu do filozofii kontynentalnej, tylko do innych nurtów filozoficznych. I mi się wydaje, że to jest uczciwe przeciwstawienie. No jest filozofia analityczna, ale są różne inne nurty filozoficzne, które no, zwykliśmy w historii, jako historycy filozofii opisywać właśnie, takie jak fenomenologia, jak hermeneutyka, czy idealizm niemiecki itd. itd. Jak by pan scharakteryzował, co właściwie wyróżnia filozofię analityczną spośród tych właśnie nieanalitycznych filozofii? No więc takie podstawowe, podstawowa opozycja, która na początku rozwoju filozofii analitycznej, a ona, te początki kojarzymy głównie z Wielką Brytanią i z początkiem wieku XX, z takimi nazwiskami jak George Edward Moore i Bertrand Russell, ona na początku była przeciwstawiana przede wszystkim filozofii typu syntetycznego. W tamtym czasie bardzo modny był hegelizm i Hegel i różnego rodzaju hegelizmy no miały taki sens spekulatywny. Hegel, jak wiadomo, uważał, że prawda jest w całości. Czyli jeżeli chcemy znać jakieś szczegóły, to najpierw musimy mieć pewne wyobrażenie całości. Trochę tak jak na obrazach impresjonistów, prawda? No nie możemy zajmować
zajmować się jakimiś szczególikami, jeżeli nie mamy wizji całości, czy jak wtedy, gdy układamy jakiś puzzle, prawda? Musimy mieć jakieś wyobrażenie całości, żeby móc te fragmenty jakoś ułożyć. Natomiast myśl analityków była inna. Oni uważali, że właśnie powinniśmy zacząć od pewnych dobrze wyodrębnionych problemów i zmierzać do jakiejś całości, która w punkcie wyjścia nie jest nam jeszcze znana, prawda? Więc to był ten podstawowy, ta podstawowa myśl. Czyli jakby rezygnujemy z tej wizji całości, ale zyskujemy za to pewne lepiej wyodrębnione, mniejsze jednostki problemowe, które możemy traktować w sposób precyzyjny i bardzo jasny, prawda? To jest jakby ta zasadnicza różnica pomiędzy heglizmem i czy taką filozofią syntetyczną i filozofią typu analitycznego. Prawda? No z biegiem czasu oczywiście to się bardzo zmieniło, bo rozwój filozofii analitycznej doprowadził do tego, że w późniejszych fazach niektórzy filozofowie analityczni zaczęli cenić sobie bardziej taki systematyczny i także metafizyczny sposób uprawiania filozofii, więc ta wstępna opozycja troszeczkę się rozmyła i pojęcie filozofii analitycznej się poszerzyło właśnie w taki sposób, że ono zaczęło oznaczać no, każdy rodzaj filozofii porządnie uprawianej, jak to powiedzielibyśmy ogólnie, czyli z dbałością o argumentację, o dobre definiowanie pojęć, dobre parafrazowanie stanowisk przeciwnych. I to nazwano filozofią analityczną. Natomiast mniej już jest istotne to, jaki typ poglądów się tam głosi. Więc filozofowie analityczni są zarówno teistami, jak i ateistami niektórzy, prawda? Znaczy, to nie jest, nie chcę powiedzieć, że jedna osoba jest zarazem teistą i ateistą, ale że są i teiści, i ateiści. Są zwolennicy metafizyki Tomasza wśród analityków i tacy, którzy są ich przeciwnikami, i tak dalej, i tak dalej. Więc początkowo filozofii analitycznej można było przypisać dość twardy taki naturalizm. Dzisiaj i to też nie jest tak bardzo oczywiste, ponieważ są też i wśród filozofów analitycznych antynaturaliści. Okej, to jest ciekawe. Czyli pan by się zgodził, że tak tradycyjnie, patrząc historycznie, filozofia kontynentalna to byłaby tradycja taka od Hegla na przykład, a analityczna no to Russell i Moore, tak to byliby ci. Znaczy, mnie się wydaje, że w ogóle powinniśmy nie używać tego rozróżnienia filozofia analityczna kontynentalna, z czego nie wynika, że nie powinniśmy używać terminu filozofia analityczna, ale raczej filozofia analityczna w przeciwstawieniu do innych szczegółowych, do innych nurtów filozoficznych, typu właśnie fenomenologia, hermeneutyka, heglizm, czy różne inne nurty. Natomiast to słowo filozofia kontynentalna nie ma większego sensu, dlatego że oczywiście no, na przykład w Polsce mamy bardzo mocną tradycję analityczną, a jesteśmy usytuowani na kontynencie, prawda? I odwrotnie, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest mocna tradycja pragmatystyczna, która, no można ją oczywiście przy takim poszerzeniu pojęcia filozofii analitycznej jakoś umieścić w filozofii analitycznej, ale to nie jest dokładnie filozofia typu analitycznego. Tak. A poza tym tam też są wielcy myśliciele spekulatywni. No, ostatnio ukazała się w PWN-ie książka Alfreda Northa Whiteheada, który był jednym z uczniów, z nauczycieli Russella, Bertranda Russella, jednego z twórców filozofii analitycznej brytyjskiej. I tenże Whitehead jest zwykle traktowany jako taki wybitny filozof spekulatywny. On się zdecydowanie nie zgadzał ze swoim uczniem, że należy właśnie wyizolować pewne małe problemy i zajmować się przede wszystkim językiem, prawda, który dla empirystów to jest oczywiście bardzo charakterystyczne, że to, czym powinniśmy się zająć, to jest przede wszystkim język, bo to, co jest nam empirycznie dane, to nawet nie są nasze przekonania, ale nasze deklaracje językowe różnego rodzaju, więc to powinniśmy przede wszystkim badać. No ale Whitehead dochodził do przekonania, że właśnie taki analityczny sposób filozofowania koncentrujący się na języku obarczony jest czymś, co on nazwał sofizmatem doskonałego języka. Czyli on mówił, filozofowie analityczni wyobrażają sobie, że język już jest doskonały i teraz analizując język, my możemy rozstrzygnąć różnego rodzaju problemy metafizyczne. Tymczasem mówi, to jest złudzenie. No, jeżeli chcemy, cała nasza wiedza, cała nauka się rozwija, jeżeli chcemy
aby ten rozwój był szybszy, to powinniśmy raczej korzystać z literatury, z poezji czasami, prawda, żeby móc inspirować się do jakichś nowych pomysłów, a nie tylko po prostu zakładać, że język tak czy inaczej rozumiany zawiera już wszelkie prawdy, które możemy odkryć. Także no, to pokazuje, że obok Russella był ktoś, kto zresztą był, kogo nie można posądzić o jakieś hołdowanie braku precyzji, bo to był przecież matematyk. No tak. Ale on jako matematyk uważał, że właśnie program filozofii analitycznej sformułowany przez Russella jest przesadzony. To zresztą jest dość charakterystyczne, że wielu filozofów, którzy nie są matematykami, ale mają takie ciągotki do myślenia precyzyjnego, troszeczkę właśnie absolutyzują taki ten ideał precyzji, który to niekiedy staje się po prostu fetyszem. Panie profesorze, teraz bym trochę zawęził temat i zmierzamy w kierunku głównego dania. Rozmawiamy o filozofii religii, o analitycznej filozofii religii. I jeszcze właściwie nie jestem ciekawy, tak w kilku słowach, jakby pan scharakteryzował, co jest takiego typowego dla filozoficznego właśnie podejścia do problematyki. Więc ja bym powiedział tak, że ten termin filozofia religii oczywiście jest dość niejasny, bo i ta niejasność jest związana z obydwoma terminami, które go kształtują, czyli z terminami filozofia i religia. No bo można powiedzieć w ten sposób, że to, czym jest filozofia religii, zależy od typu filozofii, który ktoś uprawia. Czyli inaczej będzie ta filozofia uprawiana przez właśnie filozofa analitycznego, inaczej przez fenomenologa, nieco inaczej przez heglistę, czy tomistę, czy filozofa egzystencjalistę. Ale to niewiele nam tutaj wyjaśnia. Oczywiście inny sposób podejścia do tego terminu byłby taki, to byłoby chyba bardziej rozsądne, żeby powiedzieć, że filozofia religii zadaje pytania, które są no, typowo filozoficzne, czyli są albo to pytania typu metafizycznego, epistemologicznego, bądź aksjologicznego. I to są pytania, jeśli chodzi o te pytania metafizyczne, o istnienie i o naturę przedmiotu odniesienia religijnego, czyli to jest najczęściej Bóg, prawda? Najczęściej się określa go w ten sposób, chociaż no, czasami niektórzy filozofowie próbują poszerzyć jeszcze ten opis i powiedzieć, że to chodzi w ogóle o przedmiot czci religijnej. To jest oczywiście określenie szersze, czyli o istnienie i o naturę tego przedmiotu. To byłby ten typ pytania metafizycznego, który interesujący jest właściwie dla filozofa uprawiającego każdy typ, każdą odmianę filozofii. Dalej mamy cały szereg pytań epistemologicznych, czyli to są pytania o naturę przekonań religijnych, prawda? A może jeszcze wcześniej o istotę religii, prawda? O to, czy, albo jeszcze szerzej o to, czy w ogóle istnieje jakaś istota religii, a jeśli istnieje, to na czym ona polega, bo są też tacy, którzy by twierdzili, że trudno mówić o jakiejś istocie religii w takim tradycyjnym sensie, prawda? Że możemy mówić o religii jako definiować religię na sposób jakiegoś podobieństwa rodzinnego, ale nie mówić o jakiejś istocie w tradycyjnym sensie. No ale jeśli ta religia posiada jakąś istotę, no to się pojawia później cały szereg kolejnych pytań dotyczące na przykład sposobu uzasadniania przekonań religijnych, racjonalności tych przekonań religijnych, całego materiału dowodowego, który wspierać miałby te przekonania religijne i tak dalej. No i jest cały szereg pytań typu aksjologicznego, czyli pytania o to,
jaka jest wartość i tych przekonań religijnych, i praktyk religijnych, instytucji religijnych, no, w całym naszym ludzkim życiu. Czy one nas jakoś budują, czy może raczej degenerują, prawda? Tutaj są, wiadomo, radykalni ateiści powiedzą, że to są cały ten zbiór i przekonań, i praktyk religijnych, instytucji religijnych jest w ogóle dla nas niekorzystny. Natomiast oczywiście osoby wierzące będą miały tutaj zgoła odmienne zdanie. Można by powiedzieć, że jest także cały szereg takich zagadnień historycznych. Ja bym powiedział, że częścią współczesnej filozofii religii jest taka spekulatywna historia religii. Ja odróżniłbym ją od zwykłej historii religii, bo w zwykłej historii religii nie chodzi o pytanie o prawdziwość religii, ale chodzi po prostu o fakty historyczne, które związane są właśnie z powstaniem i rozwojem poszczególnych religii. Natomiast spekulatywnych historyków religii interesuje, to są najczęściej takie ateistyczne historie na temat genezy religii. One są bardzo modne. No, ostatnio na przykład u nas w Polsce pan profesor Polak napisał taką książkę, gdzie twierdzi, że chrześcijaństwo zaczęło się od pewnego poczucia winy uczniów, którzy nie byli w stanie znieść właśnie swojego stosunku do ukrzyżowania Jezusa, prawda? No to jest, można powiedzieć tak, dlaczego to jest spekulatywne? No bo ona się opiera właściwie na pewnej na teorii psychoanalitycznej. I ta psychoanaliza jest tutaj traktowana wręcz jako fakt, jako coś w rodzaju faktu. Ale oczywiście z punktu widzenia takiego zwykłego historyka religii, no to jest spekulatywna teoria religii. Ja bym to także zaliczył do filozofii religii, ale właśnie zaznaczyłbym, że to są takie spekulatywne spekulatywne historię religii. No i jest jeszcze także logika religii. Taką logikę religii uprawiał na przykład Bocheński, Józef Maria Bocheński. No i drugi termin, czyli termin religia, również jest tutaj wątpliwy. Czyli zarówno termin filozofia jest bardzo tutaj no, pluralistyczny, ale ten termin religia także jest pluralistyczny. Więc oczywiście jest pewien kłopot, jak szeroko czy jak wąsko traktować tę religię. I tutaj no, są różne podejścia. Są tacy, którzy by tę religię starali się jak najszerzej rozumieć. Tak szeroko, że na przykład istnieją również religie ateistyczne. I tutaj nie myślę tylko i wyłącznie o buddyzmie, ale współcześnie także niektórzy ateiści uważają, że mogą być określani mianem ludzi religijnych. Więc wtedy oczywiście to pojęcie religii jest bardzo szeroko rozumiane. A drugi kraniec to jest taki, że te religie rozumie się dość wąsko jako pewną konkretną religię. Na przykład już nawet nie tylko chrześcijaństwo, ale chrześcijaństwo w pewnej wersji. Powiedzmy katolickiej, czy protestanckiej, powiedzmy kalwinistycznej, czy prawosławnej, prawda? I bada się no, te wszystkie kwestie, o których mówiłem, czyli przekonania religijne, postawy religijne, instytucje religijne właśnie w obrębie poszczególnych religii. No tak, no dzisiaj też będziemy dyskutować o filozofii, jeśli chodzi o dwa stanowiska filozoficzne, które są w temacie naszego dzisiejszego spotkania, to jest teizm i ateizm. I no, wydaje się, że mniej więcej wiemy, o co chodzi, kiedy słyszymy te słowa. A jakby pan na potrzeby dzisiejszego spotkania je scharakteryzował? Zaraz do tego przejdę, ale jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, bo chcę podkreślić, bo nie chciałbym zostawić tutaj takiego wrażenia, że to pojęcie filozofii religii jest tak zupełnie niejasne, bo mnie się wydaje, że jeżeli chcielibyśmy odróżnić filozofię religii w całym tym jej bogactwie od na przykład psychologii religii, socjologii religii, nie wiem, kognitywistyki, która zajmuje się różnymi zagadnieniami religijnymi i na przykład teologii, to były właśnie pytania dotyczące przede wszystkim istoty religii, prawdziwości, uzasadnienia przekonań religijnych, racjonalności tych przekonań, czy racjonalności praktyk. To jest coś, to moim zdaniem to są pytania, których ani psychologowie, ani socjologowie po prostu nie zadają. To są typowo filozoficzne pytania.
Moim zdaniem te pytania stanowią rdzeń i niezależnie od tego, czy ktoś jest fenomenologiem, czy filozofem analitycznym, czy filozofem egzystencjalnym, jeśli jest filozofem, to te pytania będzie zadawał. No, różnica między fenomenologiem na przykład a filozofem analitycznym będzie tylko taka, że fenomenolog będzie się interesował przede wszystkim doświadczeniami religijnymi i tym, czy te doświadczenia religijne są rzetelne i czy one rzeczywiście mogą być interpretowane w ten sposób, że odnoszą nas do jakiejś zewnętrznej rzeczywistości w postaci Boga. No, a filozof analityczny będzie robił to samo, ale biorąc za punkt wyjścia przekonania, prawda, i wierzenia. Więc tutaj upatrywałbym tą zasadniczą różnicę pomiędzy byciem filozofem religii, a byciem psychologiem religii, socjologiem, czy kimkolwiek innym. Podobnie ci spekulatywni historycy religii, o których wspomniałem, oni również, to nie są historycy religii, znaczy ich celem nie jest po prostu opis powstania i rozwoju religii, tylko ich celem jest odpowiedź na pytanie, czy religia jest prawdziwa, czy nie, czy istnieje, czy teizm jest prawdziwy, czy nie. Więc na przykład ten wspomniany pan profesor Polak, on takiej odpowiedzi udziela. No oczywiście religia, chrześcijaństwo jest tutaj zwykłym fałszem, prawda, i to świadomym fałszem, który został wygenerowany gdzieś u początku chrześcijaństwa. Zwykły historyk religii takiego pytania po prostu nie zadaje. No w tym sensie profesor Polak jest filozofem religii, moim zdaniem. No to teraz te terminy filozoficzne, tak. O których... Nie, no więc ja myślę tak, że można by powiedzieć, że no, czym jest ateizm? No, ateizm jest negacją tezy, że istnieje jakikolwiek Bóg lub bogowie, prawda? Czy jeszcze szerzej, jeśli byśmy mówili jeszcze o jakimś filozoficznym absolucie, to także filozoficzny absolut. Natomiast teista to jest ktoś, kto uznaje, że istnieje jakiś rodzaj Boga, czy bogów, czy absolutu. Przy takich definicjach, no to panteista, deista jeszcze mieściły się po stronie teizmu. Oczywiście można rozumieć to węziej, będą tacy teiści, którzy raczej ograniczą ten teizm do pewnego typu tezy o istnieniu Boga, prawda, wykluczając inne. No ale to sądzę byłby ten zasadniczy podział. Okay. Czasami mówi się, że filozofowie, kiedy dyskutują o Bogu, to mówią o tak zwanym Bogu filozofii, podczas gdy osoby religijne mają na myśli Boga religii. I nagle pojawia się czasami taka opozycja, jakby się mówiło o dwóch różnych niemalże przedmiotach. Czy no, pan profesor, co pan sądzi, czy istnieje takie napięcie rzeczywiście, że czasami filozofowie po prostu mówią już o czymś, co nie ma już, co ma niewiele wspólnego z tym, czym zajmują się osoby religijne? Czy dałoby się to jakoś... To jest bardzo interesujące przeciwstawienie. Rzeczywiście można mówić o filozoficznych koncepcjach Boga, ale gdybyśmy jeszcze użyli takiego wyrażenia jak czysto filozoficzne koncepcje Boga, to sądzę, że tych byłoby mało. Takim dobrym przykładem byłby Arystoteles, jego koncepcja Boga, która powstała w refleksji, jak się wydaje, takiej czysto metafizycznej. Prawda? To jest Bóg, zresztą, który zupełnie nie jest podobny do Boga jakiejkolwiek religii, nie tylko późniejszych religii, takich jak na przykład monoteizm chrześcijański, ale także i do politeizmu greckiego, który był naturalnym takim otoczeniem kulturowym, w którym Arystoteles się wychowywał, prawda, i funkcjonował. Więc jego zdaniem no, to był po prostu system metafizyczny, wymagał pewnego rodzaju dokończenia. Prawda? On uważał, że oprócz tych czterech przyczyn materialnej, formalnej, sprawczej i celowej, to jeszcze muszą być dwie dodatkowe przyczyny, mianowicie ruchy niebios, jak mówił Arystoteles, i nieporuszony poruszyciel, który jego zdaniem jest źródłem ruchu, ale jest źródłem ruchu jako przyczyna celowa, a nie przyczyna sprawcza. Więc to bardzo interesujący był wywód. On uważał, że żeby wyjaśnić fizyczny ruch, no to musimy uznać, że istnieje nieporuszony poruszyciel, byt doskonały,
a ostatnia sfera zakochuje się w nim i zaczyna się poruszać. Ten ruch przenosi się aż do świata podksiężycowego. Przy czym tenże absolut ma taką właśnie własność, że on nie tylko nie stworzył tego świata, prawda? To mówimy tutaj jeszcze o czasach przedchrześcijańskich i nie ma tu też, jak się wydaje, związku z judaizmem. On nawet nie wie o istnieniu świata, nie może wiedzieć o istnieniu świata, bo jako byt doskonały może tylko myśleć coś, co jest doskonałego, czyli może myśleć samego siebie. Prawda? Więc to jest jakby, dla mnie to jest przykład czysto filozoficznej koncepcji Boga. Ale jeśli już później weźmiemy inne koncepcje Boga, na przykład świętego Tomasza z Akwinu, czy różnych myśli, innych myślicieli chrześcijańskich, czy żydowskich, czy arabskich, to wydaje się, że one są już pewnym połączeniem tego, co moglibyśmy określić jako religijną koncepcję Boga i filozoficzną, często właśnie taką arystotelesowską koncepcję Boga, prawda? Jeśli weźmiemy na przykład kartezjańską koncepcję Boga, Kartezjusz mówi, że znajdujemy w swoim umyśle ideę Boga i potem zastanawia się, czy istnieje przedmiot tej idei. To jest jeden z jego kilku dowodów na istnienie Boga. I gdy się zastanowimy, skąd ta idea się bierze, no to wydaje się, że to jest idea Boga chrześcijańskiego. Prawda? No w każdym razie Boga, który posiada pewne własności Boga chrześcijańskiego, jest osobą, jest doskonały w tym sensie, jest wszechmocny, wszechwiedzący, dobry, prawdomówny. Ta prawdomówność jest szczególnie ważna u Kartezjusza. Więc tutaj, jeżeli to byśmy potraktowali jako filozoficzną ideę Boga, to tutaj już mamy pytanie, czy ona jest czysto filozoficzna, czy też jest już jakoś zapośredniczona w pewnych przekonaniach religijnych. I z drugiej strony, jak się zastanowimy nad tym, co miałoby być religijną ideą Boga, to tu też się pojawia problem. No bo co to znaczy religijna idea Boga? Czy to jest idea Boga, w którego ludzie, zwykli ludzie wierzą? No ale nie musimy przeprowadzić żadnych badań socjologicznych, żeby dość chyba autorytatywnie powiedzieć, że ludzie wierzą w bardzo różne rzeczy, prawda? Że nie ma tu jakiejś jednej idei Boga, w którą ludzie wierzą. Ale tak byłoby również, gdybyśmy na przykład zapytali, no nie wiem, o jakąś wspólną, powszechną definicję materii. No, gdybyśmy zapytali ludzi, co to jest materia, no to by pewnie się okazało, że sytuacja jest podobna jak z wiarą w Boga, prawda? Więc trzeba teraz zadać takie pytanie. Co my chcemy rozumieć pod pojęciem religijna idea Boga? Czy to, w co większość ludzi wierzy, czy większość danej religii, ludzi przynależnych do danej religii wierzy, czy też może to, w co oni powinni wierzyć? No a w co powinni wierzyć, to nie wiedzą, to nie jest coś, co jest ustalane przez ogół, tylko to są jacyś eksperci, teologowie, którzy wiedzą, co powinno być przedmiotem tej wiary, prawda? I ich rola polega właśnie na tym, żeby wierzenia tych ludzi zmierzały do tego właśnie ideału. No podobnie jak właśnie w fizyce, to raczej fizycy określają, co to jest materia i myśmy powinni raczej im ufać, a raczej jest tak, że deklarujemy, że wiemy, co to jest materia, niż faktycznie znamy jakby współczesną koncepcję materii, prawda? Więc to pojęcie religijnej koncepcji Boga jest dość mętne. Mnie się wydaje, że sytuacja jest taka, że jak mówimy, że jak uprawia się filozofię religii i mówimy o Bogu, to jesteśmy in medias res, znaczy to nie jest ani czysto, trudno jest dzisiaj zachować taki czysto filozoficzny punkt widzenia i nie być zupełnie obciążonym jakimiś skojarzeniami religijnymi. A z drugiej strony oczywiście możemy starać się zdystansować od naszych własnych przekonań religijnych czy ateistycznych, żeby jakoś obiektywnie na to spojrzeć. Ale mnie tutaj przekonuje trochę takie pragmatystyczne podejście persowskie, zgodnie z którym nie ma innego sposobu, jak tylko taki, że my zawsze zaczynamy od pewnego
lokalnego zbioru przekonań, który odziedziczyliśmy z kultury, w której wzrastamy. I to oczywiście wcale nie musi nas prowadzić do relatywizmu, bo to jest jedynie punkt wyjścia. Natomiast całe nasze życie polega na tym, i chodzi o całą sferę przekonań, że staramy się dalej te nasze przekonania modyfikować zgodnie z jakąś nową wiedzą, którą otrzymujemy, i nowymi doświadczeniami. I to jest troszkę tak jak z wchodzeniem na górę. No możemy dojść do tego samego miejsca, wychodząc z różnych punktów widzenia, ale udawanie, że możemy wyjść z jakiegoś jednego, jedynego punktu widzenia, który będzie obiektywny, jest trochę nieszczere, ja bym powiedział. W związku z tym mnie się wydaje, że lepiej jest powiedzieć, że no właśnie zaczynamy gdzieś in medias res, ale dążymy do czegoś, co jest jakimś idealnym punktem dojścia, czyli do jakiejś wiedzy obiektywnej i prawdziwej. Tak, bo byłem ciekawy, czy pan profesor by się zgodził z takim modelem, że jednak filozof analityczny jest zainteresowany tą racjonalną argumentacją, i więc formułuje pewien argument. We wniosku okazuje się, że no, a więc tam Bóg istnieje. Natomiast jeżeli filozofia szuka wiedzy, no to można powiedzieć, że on z tego argumentu już się czegoś dowiedział. Ale gdzie tu jest miejsce na wiarę w takim razie? Nie? Czy w takim razie wydaje się, że w tym modelu byłoby tak, że no, filozof dochodzi do pewnej abstrakcyjnej idei absolutu, a później, że to jest Bóg właśnie religii, no to już wymaga jakiegoś dodatkowego skoku, nie? Że to właśnie nazywamy tym Bogiem wiary. Nie wiem, czy... Tak. Czy ja bym powiedział tak, że te analityczne, czy w ogóle argumenty, jak mówimy o argumentach za istnieniem Boga, no to one mają ten aspekt formalny i materialny. Mhm. I zawsze można każdy argument przedstawić w taki sposób, że on jest formalnie poprawny. Mhm. Natomiast główny problem polega na tym, czy on jest materialnie poprawny. I tutaj cała rzecz polega na tym, jakie są przesłanki, prawda? Jakie przesłanki uznajemy za prawdziwe. I tutaj różnica pomiędzy teistami a ateistami będzie na tym głównie polegała, że niektórzy z nich zaakceptują na przykład przesłankę, że rzeczywistość obiektywnie jest racjonalna, prawda? I uporządkowana, i celowa, a jedni to, znaczy teiści to zaakceptują, a ateiści tę przesłankę odrzucą. Czyli można by powiedzieć, że ta wiara jest przesunięta w stronę przesłanek, prawda? Znaczy może troszkę tak udajemy, że mamy argument za istnieniem Boga i nie ma tu już tej wiary, ale tak naprawdę ta wiara się przesuwa na stronę tych przesłanek. Czyli wierzymy, że rzeczywistość jest na przykład racjonalna i celowa, albo nie wierzymy w to, czy ona taka jest, albo mówiąc pozytywnie, wierzymy, że ona taka nie jest, prawda? Natomiast no, w religii nie ma tego udawania, to znaczy mówimy wprost, no wierzymy, że Bóg jest, albo wierzymy, że Go nie ma, prawda? I na tym polegałaby ta różnica, moim zdaniem. Czasami spotykam się z taką opinią, jak pytam osobę wierzącą, dlaczego wierzysz w Boga, ona odpowiada, że to jest tak z pytaniem, na przykład, dlaczego kocham swoją żonę. Nie? Tutaj to pytanie nie ma sensu, znaczy nie mogę podać ci powodu tego, tylko to staje się dopiero dla mnie dopiero sensowne w momencie, kiedy już wierzę w Boga albo kiedy kocham. To znaczy, że powody są jakby wewnętrzne w momencie, kiedy się to przeżywa. Więc mam wrażenie, że czasami osoby wierzące niechętnie reagują na takie prośby, żeby jakoś uzasadnić racjonalnie, skąd się bierze u nich ta wiara. Nie wiem, czy pan profesor powiedziałby, że takie osoby są właśnie przez to mniej racjonalne? Nie, niekoniecznie. To znaczy, no, proszę też pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli mówimy o jakimkolwiek systemie przekonań, to w tym systemie przekonań nie może być tak, że wszystkie przekonania są racjonalnie uzasadnione. Muszą być aksjomaty. Muszą być jakieś aksjomaty. I aksjomaty oczywiście też no, są jakoś tam uzasadniane, ale nie mogą być uzasadniane w taki sposób, jak te, które opierają się na tych aksjomatach. Więc zawsze jest możliwość taka, że nawet takie przekonanie, jak na przykład przekonanie o istnieniu Boga czy o nieistnieniu Boga, ktoś traktuje jako aksjomat i uważa to za tak oczywisty pogląd, który nie potrzebuje żadnego rodzaju dowodzenia. To jest zresztą jeden ze sposobów obrony przekonania,
przekonań religijnych współczesnych, prawda? Niektórzy mówią, że żeby być współcześnie teistą, no to trzeba mieć pewne argumenty, racje, trzeba umieć podać jakieś dowody, ale są też tacy, którzy mówią, a dlaczegoż musimy to podawać? Możemy to potraktować jako pewien rodzaj aksjomatów i mamy do tego jak najbardziej prawo. Więc no, rzeczywiście tak jest, że nie może być zbioru przekonań bez jakichś przekonań, które są niedowodliwe. No poza tym no, z różnych innych kontekstów wiemy, że istnieją takie prawdy, których nie da się dowieść. Prawda? Istnieją takie prawdy, których nie można dowieść. Czyli krótko mówiąc, albo możemy pozostać w stosunku do nich agnostykami, albo możemy w nie wierzyć. I to dotyczy nie tylko kwestii religijnych, ale zwykłych naszych różnych sytuacji takich życiowych, prawda? No nie wiem, w sytuacjach rozstrzygnięć prawnych, z którymi ma codziennie do czynienia sędzia, on nie może mimo różnych wątpliwości, które mu się nasuwają, każdej sprawy umorzyć, prawda? Sprawy karnej. Musi podjąć decyzję, czy ktoś jest winny, czy jest niewinny. Gdyby umarzał każdą sprawę, no to społeczeństwo by się rozpadło. Prawdopodobnie wiele razy się myli i to często są takie pomyłki sądowe, ale najwyraźniej jest tak, że no zbudowani jesteśmy w ten sposób i nasz umysł jest zbudowany i społeczeństwo w taki sposób, żeby jednak mieć pewne przekonania nawet w sytuacjach, gdy nie mamy dobrych dowodów. James, którym się kiedyś zajmowałem, on mówił coś takiego, że właściwie tutaj można powiedzieć, że do różnych takich określeń człowieka, które z historii znamy, że na przykład istota racjonalna, nie wiem, homo ludens i tak dalej, można by dodać, że dla niego człowiek to byłaby istota wahająca się, prawda? On mówi, że to jest jakby najbardziej ludzkie, że my się wahamy, ale że z punktu widzenia ewolucyjnego to wahanie jest bardzo niekorzystne i że nasz umysł jest takim, czymś takim, co skłania do tego, żeby mieć przekonanie. To jest między innymi powód, dla którego on uważał, że agnostycyzm jest zupełnie nienaturalny. Prawda? Naturalne jest mieć przekonanie w jakiejś sprawie, a nie wahać się w jakiejś sprawie. Ale wahanie się jest takim momentem, który najbardziej ludzki, prawda? Znaczy zwierzęta się, jak on sądził, tamtego wahania prawdopodobnie jest mniej. Natomiast w przypadku człowieka to jest taki moment najbardziej ludzki, ale to wahanie musi być przezwyciężone przez posiadanie jakiegoś przekonania, bo to przekonanie z kolei w pragmatycznej koncepcji jest jakimś motorem działania. Ono jest ściśle kojarzone z działaniem. Ale w wielu wypadkach my po prostu nie mamy wystarczającego materiału dowodowego, żeby utworzyć sobie takie przekonanie, a mimo wszystko takie przekonanie posiadamy. No, klarownym przypadkiem pozareligijnym to są przekonania polityczne, światopoglądowe różnego rodzaju, które ludzie utrzymują z bardzo mocną asercją, mimo że nie mają na to materiału dowodowego, podobnie jak ludzie religijni. No. Pan profesor pewnie się zgodzi, że w ostatnim czasie obserwujemy trochę wzrost zainteresowania problematyką istnienia Boga, natury religii i ten wzrost, ten zainteresowania trochę wynika z działalności tak zwanych nowych ateistów, którymi wiem, że pan się też tym zajmował. I kim są ci nowi ateiści? To już jest właściwie nurt trochę historyczny. Oni już dzisiaj nie są jakoś specjalnie aktywni. Ja napisałem taki artykuł, czym jest nowy ateizm, on się chyba w 2011 roku ukazał. To był chyba jeden z pierwszych polskich artykułów, taki dość obszerny na temat tego nowego ateizmu. To była taka grupa, mówię właściwie już w czasie przeszłym, bo w tej chwili ci, którzy żyją jeszcze, czyli Dawkins i Dennett są już staruszkami, można powiedzieć, chociaż ciągle jeszcze aktywnymi. Trzeci z nich, Christopher Hitchens, zmarł właśnie w 2011 roku, a czwarty, Sam Harris, trochę pożeglował w niektórych aspektach w nieco inną stronę niż ci trzej. Ale oni sformułowali pewną grupę, sami się określili, czy zostali określeni jako cztery jeźdźcy, w nawiązaniu do czterech jeźdźców apokalipsy, cztery jeźdźcy ateizmu.
No i mieli wyraźnie, preferowali cele praktyczne, instrumentalne czy polityczne nad takimi teoretycznymi. Znaczy chodziło po prostu o to, żeby osłabić religię, zwłaszcza w krajach, w tych krajach zachodnich, które, no, które, w których ta religia jest jeszcze silna. Tutaj Dawkins miał na myśli oczywiście Wielką Brytanię, która, to my tutaj w Polsce czasami zapominamy, ale no, tam jednak państwową religią jest anglikanizm i ten anglikanizm ma mnóstwo przywilejów. No, Dawkinsa szczególnie rażą te przywileje, które związane są z edukacją dzieci, ale także na przykład z edukacją na poziomie wyższym, no bo proszę pamiętać, że każdy college w Oxfordzie, w Cambridge ma swojego kapelana, tam są, no, ta religia jest ciągle widoczna, nawet jeżeli i oczywiście biskupi anglikańscy posiadają różne przywileje, także państwowe. A drugi kraj, no to oczywiście są Stany Zjednoczone, gdzie jak się okazuje, mobilizacja takich radykalnych grup religijnych może doprowadzić do wyboru konserwatywnego prezydenta. Ale takim, no, takim momentem, który spowodował pojawienie się ich w ogóle na scenie, no to były oczywiście zamachy na World Trade Center. I różne inne wydarzenia związane właśnie z radykalizacją pewnych grup religijnych i ich skutecznością. Ta skuteczność grup ewangelikalnych w Stanach Zjednoczonych to jest jeden przykład, ale późniejsza cała skuteczność radykałów muzułmańskich, którzy odnieśli się w sposób bardzo charakterystyczny dla nich niestety do osób, które ośmieliły się opublikować karykatury Mahometa, prawda, w tym czasopiśmie takim satyrycznym Charlie Hebdo. No to wszystko wywołało z jednej strony strach, a z drugiej strony oburzenie, że takie rzeczy są możliwe. No, ateiści uogólnili trochę tę tezę, twierdząc, że to sama religia jest winna, że to nie taka czy inna postać religii, ale sama religia jest winna całej tej sytuacji, że w związku z tym trzeba walczyć po prostu o świeckie państwo wolne od religii. Przy czym nawet jeśli źródłem tego jego organizacji się tej grupy był protest wobec tych zamachów na World Trade Center, to głównym celem ich ataków było raczej chrześcijaństwo niż islam. Islam zresztą specjalnie się tam tym, islamscy myśliciele się specjalnie tutaj w te debaty z nowymi ateistami nie włączali. Więc to był ich program i tak jak powiedziałem, celem były oczywiście jakieś, to chodziło o przedstawienie jakichś argumentów, no, pojawiły się takie zorganizowane przed nich God Debates w różnych miejscach na całym świecie, ale czy chodziło w nich o to, żeby rzeczywiście te argumenty przedstawić, czy raczej o to, żeby wygrać debatę? No ja bym powiedział, że raczej o to drugie. Chodziło o to, żeby właśnie przekonać zwłaszcza młodych ludzi do tego, że religie są źródłem zła wszelkiego, jak twierdził Dawkins. A poza tym oni też używali innych bardzo sprytnych argumentów, żeby po pierwsze jakoś obóz ateistów zewrzeć, prawda, i przygotować na walkę z religiami, żeby przede wszystkim wypromować słowo ateizm jako termin pozytywny, bo do tej pory ateista to nie był to po prostu ktoś, kto nie wierzy w istnienie Boga, ale także ktoś, kto, jak sądzono, jest właśnie niebezpieczny społecznie, prawda? Zresztą taka opinia w niektórych środowiskach się do dzisiaj utrzymuje.
No i także zastosowali metody nieargumentacyjne, to znaczy no, puszczali w mediach społecznościowych różnego rodzaju memy, które no, bardzo skutecznie oddziałują na umysły, zwłaszcza młodych ludzi. Natomiast no, takim generalnym elementem ważnym dla ich typu ateizmu, to jest to, że powoływali się przede wszystkim na teorię ewolucji jako taką teorię fundamentalną, wyjaśniającą właściwie już nie tylko świat biologii, ale właściwie powstanie całego wszechświata, taka uogólniona teoria ewolucji, którą interpretowali w sposób ściśle naturalistyczny. Czyli twierdzili, że jeżeli ktoś rozumie, na czym polega teoria ewolucji, to musi być jednocześnie ateistą. Dlatego jakby część teistów starała się bronić w ten sposób, żeby pokazać, że ten związek wcale nie jest tutaj związkiem koniecznym, a nawet niektórzy, jak Plantinga, uważali, że właśnie jeśli ktoś chce być ewolucjonistą, to właśnie powinien porzucić naturalizm. Czyli pan mówi, że nowi ateiści mniej skupiali się na argumentach, a bardziej próbowali kreować taki pozytywny wizerunek ateisty, tak więc trochę... I negatywny wizerunek religii. To drugie jest też bardzo ważne, ponieważ ich strategia polegała na tym, żeby pokazać, że religie w swojej istocie są radykalne, prawda? I że różne umiarkowane wersje religii jedynie legitymizują ten radykalizm. Czyli jakby nowi ateiści postępowali w ten sposób, że wybierali na przykład z Biblii najbardziej te fragmenty, które z kolei, no to prawda, często są pomijane, no w których jest mowa o tym, że Bóg przyzwala na różnego rodzaju rzeczy okrutne i twierdzili, że na tym właśnie polega religia. To jest ta prawdziwa religia, prawda? Natomiast ta religia Boga miłosiernego, Boga, który kocha wszystkich, no to jest pewnego rodzaju zasłona dymna dla ukrycia tego, czym jest religia właściwa. Więc ja uważałbym, że to jest jeden z charakterystycznych nowych elementów w tym nowym ateizmie, mianowicie taki, że oni, właśnie główny atak jest skierowany nie na te religie umiarkowane. Prawda? Dawni ateiści często mówili, no tak, te radykalne religie oczywiście powinniśmy potępić, ale jest wiele różnych umiarkowanych postaci religii, które moglibyśmy zaakceptować. Natomiast oni mówią, nie, te umiarkowane wersje religii są gorsze nawet niż tamte, ponieważ one legitymizują właśnie tych radykałów religijnych. Ale co więcej, bardzo mocno również potępili umiarkowanych ateistów, czyli na przykład takich ateistów, którzy mówią, tak, nie wierzę w Boga, ale ja właściwie, gdy chodzi o moralność, to akceptuję moralność chrześcijańską. Tutaj również zdecydowanie takich umiarkowanych, nazwijmy je, ateistów potępiali. I zresztą, nawiasem mówiąc, później atak, najbardziej skuteczny atak na nowy ateizm wyszedł właśnie od tych umiarkowanych ateistów. To był najbardziej bolesny atak dla nowych ateistów, no bo oni tego się nie spodziewali. Na przykład taki matematyk Dawid Berliński, który jest ateistą, no bardzo ostro skrytykował nowych ateistów właśnie za ten ich trochę bezmyślny radykalizm i nieumiejętność dostrzeżenia niczego dobrego w religii. No to, że coś takiego mówią teiści, no to jest zrozumiałe, ale że ateiści coś takiego mówią, no to już jest wręcz bolesne. Prawda? Więc ja myślę, że to już jest właśnie nurt przeszłości, który z różnych powodów już się powoli wypalił. No między innymi także dlatego, że ci czterej jeźdźcy ateizmu, oni byli niezwykle retorycznie uzdolnieni i chyba nie ma tam też w tej chwili takich następców, którzy potrafiliby to na podobnym poziomie retorycznym pociągnąć. Ale chyba też się trochę zmienił klimat polityczny, bo o ile jeszcze podczas ich działalności, no to oni sami
mówili o sobie, że są rzecznikami postępu, postępu też moralnego, nagle dzisiaj są skazani o islamofobię i nie wiem, wkładani do tych przegródek tak. Razem z jakimiś tam reakcjonistami, czy... no, więc myślę, że to jest taki ciekawy, trochę ciekawy taki zwrot. Ale to jest głównie ze względu na działalność właśnie Sama Harrisa, tak. tego najmłodszego, który właśnie w tę stronę pożeglował i też przyniósł pewne szkody wizerunkowi tychże ateistów. To, okay, to zostawmy nowych ateistów na razie w spokoju i to o co w takim razie by chodziło dzisiaj w takim filozoficznym sporze ateizmu z teizmem? Jak on ma dzisiaj, jakie byłyby takie dzisiaj główne takie odsłony tych dyskusji współcześnie? Znaczy, no, część tych, tych sporów to były takie, to one, to są takie spory tradycyjne. Mm. Przede wszystkim one dotyczą istnienia i natury Boga, prawda? I tutaj się dyskutuje te tradycyjne filozoficzne argumenty na istnienie Boga i argumenty dotyczące takiej czy innej natury Boga. Ale tutaj myślę, że warto odróżnić te spory, które dotyczą właśnie tego bardziej filozoficznej, tej filozoficznej koncepcji Boga i tych bardziej religijnych koncepcji Boga, bo obydwie są dyskutowane. Gdy mówimy o tych bardziej filozoficznych koncepcjach Boga, no to są takie dyskusje dość techniczne często, w których no bada się argumentację, no nie wiem, za istnieniem Boga, kosmologiczne argumenty, ontologiczne, teleologiczne i różne inne, prawda? Teiści no, formułują jakieś nowe wersje tych argumentów, a ateiści starają się te argumenty podważyć. No, gdy chodzi o naturę tego Boga, no to oczywiście też toczy się tutaj całe mnóstwo dyskusji dotyczących tego, czy na przykład klasyczna koncepcja Boga, czyli taka koncepcja, zgodnie z którym Bóg to jest byt, który jest stworzycielem świata, jest wszechmocny, wszechwiedzący, w pełni dobry, jest osobą także. Czy taka koncepcja jest w ogóle do utrzymania, czy też no, trzeba zastanowić się nad jakimiś modyfikacjami jej i sformułować jakąś nieklasyczną koncepcję Boga. To też jest mnóstwo debat w obrębie filozofii religii na ten temat. Jest sporo takich nieklasycznych koncepcji Boga i no, część ateistów przyznaje, że argumenty, które są skierowane przeciwko klasycznej koncepcji Boga nie zawsze działają w odniesieniu do tych nieklasycznych koncepcji Boga. Tak na przykład uważa Schellenberg, który w tej chwili jest jednym z takich głównych ateistów, no, formułujących nowe argumenty przeciwko teizmowi. Prawda? To jest argument z ukrycia Boga i on wyraźnie twierdzi, że ten argument działa w odniesieniu do klasycznych koncepcji Boga, ale niekoniecznie nieklasycznych. To, więc jak powiem, te debaty dotyczą głównie tutaj spraw związanych z tymi filozoficznymi, z tą filozoficzną koncepcją Boga. Natomiast jeśli chodzi o te bardziej religijne, bo tak jak powiedziałem, trudno powiedzieć o czysto filozoficznych i czysto religijnych koncepcjach Boga, no to one dotyczą już nieco innych, czy także innych kwestii, czyli na przykład praktycznych konsekwencji akceptacji pewnej koncepcji Boga, na przykład, no nie wiem, chrześcijańskiej, judaistycznej czy islamskiej. I tutaj oczywiście ateiści mają większe pole do popisu, no ponieważ mogą powoływać się na różnego rodzaju zdarzenia historyczne, jak i na pisma poszczególnych religii, w których, jak twierdzą, da się wykazać, że Bóg nakazuje na przykład różne rzeczy, które są niemoralne i w związku z tym no, mogą stawiają jakby teistów w dość trudnej sytuacji, żeby móc wybronić się przed tymi zarzutami. No, oczywiście tutaj religie są też, w religiach też, każda z religii, z tych wielkich religii
jest też wewnętrznie podzielona, prawda? To, te podziały są dość oczywiste, są bardziej konserwatywni myśliciele i bardziej liberalni, ci drudzy skłonni są do pewnych dość daleko idących reinterpretacji na przykład Pism Świętych, natomiast ci myśliciele konserwatywni są oczywiście bardziej skłonni do tego, żeby bronić takiego literalnego odczytania tych pism. No, oczywiście łatwiej jest ateistom krytykować tych właśnie konserwatywnych, a tym liberalnym przypisywać, tak jak nowi ateiści, rolę takiej zasłony dymnej, która legitymizuje tych właśnie konserwatywnych. Pan wspomniał, że nowi ateiści lubili formatować taką dyskusję z teistami, wskazując, że istnieje opozycja między jakby teizmem czy religią a nauką, mówiąc, że jak ktoś jest zwolennikiem naukowego światopoglądu, no to musi być jakoś ateistą. I sądzi pan, że ten podział da się utrzymać, że wciąż można mówić sensownie o konflikcie między nauką a religią? Czy to jest właśnie trochę taki sztucznie wykreowany, trochę taki problem, właśnie ten propagandowy ruch ze strony powiedzmy pewnej części ateistów, którzy chcieli w ten sposób przyciągnąć na swoją korzyść, na swoją stronę ludzi, którzy byli bardziej... No to zależy o jakiej religii mówimy. Okay. I to tutaj najlepiej jest właśnie zastosować ten podział pomiędzy religią bardziej, nazwijmy ją liberalną, religiami bardziej liberalnymi, czy takimi skrzydłami liberalnymi, religii bardziej konserwatywnymi. No wiadomo na przykład, że w obrębie chrześcijaństwa istnieją takie grupy kreacjoniści. Właśnie chrześcijan, którzy mają tendencję do literalnego interpretowania Biblii. I oni nawet negowaliby pewne ustalenia astronomiczne, czy dotyczące na przykład, no nie wiem, geologii. No właśnie, geologii i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest konflikt. Oczywiście tutaj jest wyraźny konflikt. Natomiast oczywiście jest pytanie, czy oni stanowią ten rdzeń chrześcijaństwa, czy nie. No, na przykład katolicyzm, który w Polsce dzisiaj przeżywa trudne chwile, jest bardzo mocno krytykowany. Trzeba pamiętać, że to jest religia w obrębie chrześcijaństwa dość racjonalistyczna. I katolicy na ogół nie mają problemu z zaakceptowaniem osiągnięć naukowych, które po prostu uznają za niesprzeczne. I to uznają zarówno ze względu zdroworozsądkowych, jak i ze względu na pewne racje wewnątrzreligijne. No, jeżeli Bóg stworzył człowieka, dał mu naturalne władze poznawcze, to można domniemywać, że to, co człowiek tymi naturalnymi władzami poznawczymi poznaje, nie może być sprzeczne z wiarą religijną. Więc są zarówno raczej wewnątrz religijne, jak i zewnątrz religijne, żeby tak właśnie sądzić. Więc tutaj się raczej poszukuje jakichś sposobów pogodzenia wiedzy naukowej z wiedzą, z treściami religijnymi. Jeżeli wskazuje się na czasami na jakieś konflikty, to one dotyczą raczej pewnych nadinterpretacji ze strony osób szermujących hasłem nauki. Prawda? Na przykład, gdy chodzi o teorię ewolucji, to jest pytanie, czy rzeczywiście teoretyk ewolucji nie nadużywa swoich kompetencji, gdy przypisuje tej teorii jednocześnie tezę naturalistyczną, prawda? I ateistyczną. Znaczy, czy rzeczywiście współczesna nauka może w ogóle rozstrzygnąć tego rodzaju problem. I tutaj oczywiście na tym poziomie istnieją konflikty, ale to nie są konflikty pomiędzy nauką i religią, tylko raczej pomiędzy filozoficzną interpretacją nauki a religią. Ja sądzę, że tutaj współcześni filozofowie chrześcijańscy, bo tak można by ich nazwać, dość skutecznie starają się uchylić tę tezę, że nauka współczesna stoi w konflikcie z teizmem i z tezami religijnymi. Ale też chcę zwrócić uwagę na to, że moim przynajmniej zdaniem religie ulegają w tej osnowie doktrynalnej dość radykalnym zmianom. I ja uważam, że to jest, dla mnie to jest oczywiste, prawda?
co nie jest wcale oczywiste dla wielu przedstawicieli religii, którzy uważają, że tam się nic nie zmienia. Moim zdaniem to po prostu jest fakt. I te zmiany są jak najbardziej racjonalne. No, one są jak najbardziej racjonalne według mnie, tylko no, sądzę, że trudniej jest bronić religii, jeśli właśnie przyjmiemy taki dogmat, że tam się nic nie zmienia. Prawda? Natomiast religia wcale nie musi takiej tezy głosić, no bo jest rzeczą oczywistą, że my możemy z biegiem czasu, z rozwojem naszej wiedzy, lepiej po prostu rozumieć na przykład to, co było objawione i w związku z tym możemy śmielej odrzucać tezy, które uważamy, że z perspektywy dzisiejszej po prostu nie są możliwe do utrzymania. Jest taki filozof, nazywa się John Gray, napisał książkę Siedem typów ateizmu. Tak, tak. I on tam też mocno krytykuje tych nowych ateistów, zarzucając im, że oni mają jakiś taki zwietrzały właśnie XIX-wieczny pogląd, tak, na temat relacji nauki. Tak, i tak, że jego zdaniem fizyka czy biologia wcale nie stoją w konflikcie z religiami. Chociaż robi wyjątek dla historii, bo twierdzi, że jednak jeżeli jakaś nauka mogłaby faktycznie zagrozić religiom chrześcijaństwu, które jest religią historyczną jednak, to byłaby to historia, bo można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nagle nowe badania historyczne ujawniły, że Jezus na przykład nigdy nie zmartwychwstał. Czy to mogłoby jednak w istotny sposób jakoś zmienić? A czy tu się z Grejem nie zgadzam? Wydaje mi się, że to, co zagraża religii, to jest właśnie to, co nazywam spekulatywną historią religii. To jest ta historia religii, która zawiera ten element spekulatywny. Normalna, rzetelna historia nie jest w stanie moim zdaniem religii obalić, ponieważ ona nie zadaje tego rodzaju pytania. Okay. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek historyk mógł twierdzić, że zmartwychwstanie jest faktem historycznym. To jest fakt wiary, a nie fakt historyczny. Ani żaden historyk też nie powie, że nie wiem, jesteśmy tuż przed Bożym Narodzeniem, że narodził się Bóg. Może powiedzieć, że narodził się Jezus, który został uznany za Boga. Prawda? Natomiast to, że Jezus jest Bogiem, jest kwestią wiary religijnej. Obalenie tej tezy może się odbyć jedynie przez taką spekulatywną historię i gdyby taką miał na myśli Gray, to ja się z nim zgadzam, ale to nie jest historia. To nie jest historia religii. Rzetelna historia religii moim zdaniem jest, no wiem, gdyby się okazało na przykład, oczywiście gdyby się okazało, że mamy historyczne dowody, że Jezusa w ogóle nie było, prawda? To byłaby inna sytuacja, prawda? Ale wydaje mi się, że to jest na tyle potwierdzony fakt, albo że Jezus nie umarł nigdy na krzyżu, prawda? To byłaby inna sytuacja. Gdyby takie rzeczy się zdarzyły, to rzeczywiście byłby to duży kłopot dla religii. Ale wydaje mi się, że to są tego rodzaju fakty, które trudno byłoby podważyć. Jest wystarczająco dużo świadectw niezależnych od Biblii, które to potwierdzają. Jestem ciekawy, jaki współcześnie ateistyczny argument wydaje się pan najciekawszy? Coś, co współcześnie jest rozwijane. Jakiś przykład ciekawego argumentu, który... Znaczy, no, argumenty ateistyczne generalnie one mają... No to są... Po pierwsze, ja bym powiedział tak, że jest kilka typów argumentów ateistycznych. Pierwszy to jest taki, że z braku wystarczającego materiału dowodowego. Znaczy, ateiści mówią... Teizm i różnego rodzaju religie mają niewystarczający materiał dowodowy na potwierdzenie ich prawdziwości. I tu są różnego rodzaju argumenty, zarówno przeciwko tym racjonalnym argumentom, jak i argumentom historycznym i różnym innym. Spór się toczy o to, na czym polega ten właściwy materiał dowodowy. Drugi typ argumentów, które ateiści formułują, no to jest takie, że mamy lepsze konkurencyjne teorie, czyli mamy na przykład teorię ewolucji, która lepiej nam tłumaczy wszystkie kwestie, które również tłumaczyły religię. Prawda? To jest drugi typ argumentu. No są też, jest trzeci typ argumentacji, mianowicie taki, że jeżeli założymy prawdziwość religii, to ta religia jest albo wewnętrznie niespójna, prawda? Możemy pokazać, że są różne wewnętrzne niespójności na przykład między atrybutami przypisywanymi przez teistów Bogu, albo jest ona niespójna ze współczesną wiedzą naukową, czy to jest chyba ważniejsze nawet, ze współczesną wiedzą i wrażliwością moralną.
No z tego powodu jakby dla współczesnych teistów groźniejsze są nawet argumenty dotyczące tego, że no, religie nie respektują pewnego przyrostu wiedzy moralnej, prawda? I ciągle jakby trwają w pewnych no, jakichś starych przekonaniach moralnych, na przykład no, nie wiem, dotyczących roli kobiet w społeczeństwie. Prawda? To, prawda, kobiety mogą być profesorami, mogą być prezydentami, premierami, ale nie mogą być kapłanami. Prawda? No więc czy możemy, czy tego typu rzeczy w ogóle są dzisiaj akceptowalne? To jest większa trudność niż na przykład to, że istnieje jakaś niespójność między nauką a religią. Natomiast jeśli chodzi o nowe argumenty, no, takim nowym argumentem dość szeroko dyskutowanym od 20 lat mniej więcej, no, to jest argument Schellenberga z ukrycia Boga. On to nazywa the hiddenness argument, czyli z tego, że Bóg jest ukryty i chodzi tutaj oczywiście o Boga klasycznego teizmu, który... I to by się mieścił w tym trzecim nurcie jako pewna niespójność, która tak, zawiera tak, się jest, tak. W no to samym on by się pojęciu. Tutaj gdzieś mieścił. To jest właściwie argument troszkę też analogiczny do problemu ze zła, prawda? Znaczy, jeśli istnieje dobry i wszechmocny i wszechwiedzący Bóg, no to dlaczego istnieje zło? Oczywiście istnieją różne argumenty teodycealne, które starają się jakoś uchylić ten zarzut, ale one dla ateistów są nie przekonujące. Natomiast Schellenberg twierdzi, że ten jego argument z ukrycia Boga to nie jest argument, to nie jest taki sam argument jak argument z istnienia zła. No i ten argument jest dość, to jest argument taki, że no, gdyby istniał Bóg, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, dobry i który chce pozostawać w relacji z każdym człowiekiem, którego stworzył, no to, to nie powinno być ludzi, którzy nie opierają się wierze. On używa tutaj takiego sformułowania osób nie opierających się wierze. Nieoporni ateiści, tak? Nieoporni niewierzący. Tak, nieoporni niewierzący, czyli no tacy, którzy nie znają Boga, ale gdyby on dał jakiś sygnał, no to oni by chętnie w niego uwierzyli. Osoby otwarte na taką relację. Tak, tu nie chodzi o ateistów agresywnych, którzy właśnie znają argumenty, ale jest wielu ludzi, którzy, i tych ludzi zresztą jest coraz więcej w tej chwili, którzy po prostu o Bogu nie słyszeli. Prawda? Więc on mówi, no, gdyby rzeczywiście taki Bóg istniał, no to tacy ludzie nie powinni istnieć. Więc ten argument jest dość szeroko dyskutowany. Także w Polsce już powstało kilka interesujących książek na ten temat. Mamy tłumaczenia tych książek Schellenberga. No, czy to jest trafny argument, czy nie, no to już jest sprawa bardziej szczegółowa, ale jest on dość szeroko dzisiaj dyskutowany. I to byłby taki może jeden z nowszych argumentów, a te pozostałe no, są trochę odświeżane. To są argumenty, które znamy już jakoś tam z historii, ale one przybierają jakąś nową postać w związku z nowym stanem kultury, w którym się znajdujemy. Jak ja myślę o tym argumencie Schellenberga, zawsze mi się wydaje, że to jest taki trochę sprytny sposób, żeby jakby zmusić drugą stronę, czyli teistów, do tego, aby ujawnili, co oni naprawdę sądzą o ateistach. Bo jest taki nieżyczliwy pogląd, że dla teistów albo dla ateistów druga strona jest albo jakoś niegodziwa, bo że trwa przy swoim poglądzie, albo że jest po prostu ignorancka, że oni po prostu uparcie nie chcą przyjąć pewnych świadectw. A on tu formułuje tezę, że nie, że istnieją osoby, które naprawdę chcą, naprawdę chcą uwierzyć w Boga, ale nie jest im to dane, a są otwarte na tego typu relacje. I no, teista musiałby powiedzieć, że nie, takie osoby nie istnieją, nie, albo same się oszukują, bo gdyby naprawdę byli otwarci, to być może doświadczyliby czegoś. No, Schellenberg trochę chyba chce tutaj zepchnąć teistów, bo to, oczywiście to chodzi tutaj o teistów chrześcijańskich głównie, do ujawnienia tezy, która oczywiście w historii chrześcijaństwa była jakoś obecna, że mianowicie kwestia, w ogóle kwestia zbawienia to jest kwestia darmowej łaski Boga. I to Bóg decyduje o tym, kto
Komu taka łaska zostanie udzielona, a kto nie. Łaska wiary, również, prawda? I także łaska zbawienia. Oczywiście ta teza w takiej radykalnej postaci też jest dzisiaj trudna do zaakceptowania z moralnego punktu widzenia, ale w związku z tym chrześcijanin współczesny nie może tej tezy w taki sposób, czy tego argumentu Schellenberga w taki sposób odeprzeć. Jest tu pewna trudność, którą na różne sposoby starają się apologeci chrześcijańscy oddalić. Myślę, że to jest możliwe. Zresztą sam Schellenberg, który, nawiasem mówiąc, wychował się w dość takiej radykalnej rodzinie protestanckiej. Jego żona jest pastorem, przy czym jest pastorem i biologiem. Prawda? Więc jest uczoną. On wyraźnie twierdzi, że te argumenty, jak już poprzednio wspomniałem, że one dotyczą tylko takiej klasycznej wersji Boga, ale nie dotyczą już wersji nieklasycznych. Czyli jeżeli byśmy mieli takie nieklasyczne koncepcje Boga, to one unikają tego argumentu, który on sformułował. Ja zresztą sam też byłbym zwolennikiem właśnie rezygnacji z pewnych klasycznych atrybutów Boga, bo takiej ich interpretacji, żeby właśnie one unikały tego rodzaju zarzutu. A pan powiedział, że pana zdaniem doktryna religijna się zmienia w czasie, że należy to uznać. I teraz mamy tego Schellenberga, który zdaje się, że rozwiatał koncepcję głębokiego czasu, gdzie uważa, że powinniśmy czasami o religii myśleć z perspektywy nawet milionów lat. I on dochodzi do tego wniosku, że jeżeli jest tej perspektywy, że być może jeżeli ludzkość będzie trwała jeszcze kilka milionów lat, to na pewno radykalnie zmieni się religia. W związku z tym pewnie dzisiejsze nasze przekonania religijne okażą się być może prymitywne, fałszywe. W związku z tym należy właściwie je odrzucić. I zastanawiam się, czy pan by się zgadzał z taką radykalną tutaj podejściem do tej zmiany. No bo jeżeli to się zmienia, to może się zmienić radykalnie także w przyszłości. Ale proszę pamiętać, że może również radykalnie zmienić się nauka. Może również radykalnie zmienić się nauka i ta nauka, tak jak my dzisiaj patrzymy na przykład na naukę sprzed 200, 300 czy powiedzmy 1000 czy 2000 lat. Moglibyśmy powiedzieć, że współczesna astronomia w porównaniu z astronomią ptolemejską jest taka, że Ptolemeusz po prostu żył w fałszu. Prawda? To była fałszywa astronomia. Ale z drugiej strony oczywiście nie możemy wyzwolić z siebie całkowitego potępienia tego Ptolemeusza, ponieważ wiemy dobrze, że na podstawie jego wiedzy, jaką posiadał, to on był geniuszem w tamtym czasie, prawda? Więc w związku z tym, próbując nie popełnić błędu, zwykłego błędu anachronizmu, zachowujemy szacunek do tych wszystkich, którzy z naszej perspektywy jednak dochodzili do wniosków fałszywych. I my możemy domniemywać, że nasza nauka, nawet pan mówi o tam 1000 lat, ale jeśli nauka będzie się rozwijać w takim tempie, w jakim się obecnie rozwija, to nawet za 200 lat czy za 100 lat relacja tamtej nauki do dzisiejszej będzie może być taka, jaka jest między dzisiejszą astronomią a astronomią arystotelesowską. A nie wiemy, jak ta przyszła nauka będzie się miała w stosunku do religii. Całkiem możliwe, że ona zmieni swoje oblicze i będzie dla religii bardziej przyjazna. Ja na przykład widziałem parę dni temu taki interesujący film, zresztą pokazywany w TVP Kultura, gdzieś tam, nie wiem, o którejś trzeciej w nocy, zatytułowany Aware, o świadomości. To jest bardzo interesująca rzecz na temat różnych eksperymentów dotyczących doświadczeń, przede wszystkim z pewnymi takimi jakimiś psychoaktywnymi substancjami, które wywołują bardzo, jak się okazuje, transformujące dla ludzi doświadczenia podobne do doświadczeń mistycznych. To są całe laboratoria, które tym się zajmują. Jest taki doktor Koch w Seattle, który ma potężne laboratorium, gdzie właśnie prowadzi eksperymenty właśnie z takimi substancjami psychoaktywnymi. Czyli to jest tak porządna nauka. Znaczy oni tam skanują mózgi, oni bardzo dokładne wywiady przeprowadzają z tymi ludźmi, badają ich nie tylko w momencie eksperymentu, ale na przykład, nie wiem, rok po tym eksperymencie, zastanawiają się, jakie to są. To nie są żarty, to jest porządna nauka, prawda?
No i oni na przykład dochodzą do wniosku, że gdybyśmy chcieli teraz na podstawie tych doświadczeń, które jak się okazuje są bardzo transformujące, nawet te takie z tymi substancjami psychoaktywnymi, gdybyśmy na podstawie tego chcieli coś sądzić na temat natury świata, no to trzeba by raczej pójść w stronę nienaturalizmu, takiego tradycyjnego, ale panpsychizmu. Panpsychizm staje się coraz bardziej modny. Oczywiście można również mówić o takim panpsychizmie typu naturalistycznego. To też można zmieścić w obręb naturalizmu. Ale to jest jakiś przykład tego, jak bardzo można inaczej zinterpretować naukę, nawet już dzisiaj na podstawie pewnych eksperymentów, które ma. No więc zadziwiające jest właśnie ci uczeni mówią, no właściwie to powinniśmy uznać taką tezę, że świadomość jest takim elementem uniwersalnym, prawda? Uniwersalnym, ta świadomość jest jakaś taka ogólna. Oni oczywiście, widać wyraźnie, mają pewną sympatię do religii, ale nie do chrześcijaństwa, nie do islamu czy judaizmu, bardziej do buddyzmu. Bo tam w buddyzmie właśnie jest podobna teza, która zresztą wiąże się także z pewną tezą moralną, że powinniśmy jakby no, odrzucić tę myśl o istnieniu takiej mocnej ontycznie jaźni, no i w związku z tym odrzuceniu egoizmu. Ale to są już pewne sygnały, że nauka przyszła może zupełnie inaczej być ustosunkowana do różnych zjawisk związanych z religią, na przykład do doświadczeń religijnych, niż ta nauka, z którą mamy do czynienia obecnie, czy ta taka mocno naturalistyczna, związana z myśleniem typu pozytywistycznego. To jest ciekawe. To żeby dla symetrii było teraz o ateizmie, to jestem ciekawy, jakie byłyby takie ciekawe argumenty teistyczne, które współcześnie są rozwijane. Wspomniał Pan o tym argumencie Plantingi. Tak, znaczy no, argumenty teistyczne, takie filozoficzne, no, są oczywiste. No, to są zarówno te argumenty właśnie kosmologiczne, argumenty ontologiczne, różnego rodzaju argumenty ontologiczne, teleologiczne. W kontekście tego sporu z teorią ewolucji, no to współcześnie te właśnie argumenty teleologiczne są często przywoływane, prawda? No bo teoria ewolucji bywa interpretowana w ten sposób, że ona właśnie odrzuca obiektywną celowość w świecie. No i tutaj kontrargumenty byłyby takie, że jednak nie jesteśmy w stanie pewnego typu celowości całkowicie odrzucić i że z pojęciem ewolucji nie musimy wiązać takiego radykalnego odrzucenia pojęcia celowości. I że w związku z tym pewien typ idei Boga, który jest projektantem, wcale nie sprzeciwia się ewolucji wszechświata, no, widzianej w duchu teorii ewolucji, właściwie ujętej. Czyli bez tych jakby filozoficznych dodatków, które jakby kierują ją w stronę ateizmu. Natomiast są też takie argumenty, które ja bym nazwał powiedzmy epistemologicznymi. Pan wspomniał tutaj o tym argumencie Plantingi. To właściwie jest argument, trochę odświeżony argument Kartezjusza, że mianowicie, jeżeli chcemy myśleć o sobie jako, czy o nas samych jako o ludziach, którzy cenią sobie prawdę i przekonania prawdziwe, to przy założeniu, że zostaliśmy stworzeni przez złośliwego ducha albo nie zostaliśmy stworzeni przez żadną inteligentną istotę, to właściwie nie ma powodu, dla których powinniśmy w ogóle cenić sobie takie przekonania prawdziwe. No z perspektywy ewolucyjnej przekonania prawdziwe, czy przekonania prawdziwe są nam do czegoś potrzebne, czy one rzeczywiście spełniają jakąś funkcję ewolucyjną, albo przekonania, które uważamy za moralnie słuszne. No wydaje się, że niekoniecznie. Taka idea, że ewolucja promuje bardziej skuteczność niż prawdziwość. Właśnie, ewolucja bardziej promuje skuteczność niż... I można być nawet często skutecznym, niekoniecznie posiadając prawdziwość. Niekoniecznie, a czasami bywa tak, że oczywiście posiadanie prawdziwych przekonań, ono jest bardzo, oraz ono zmniejsza naszą skuteczność, prawda? No, to zresztą najbardziej widać w sytuacjach wojennych, tak jak jest obecnie. Mówi się, że pierwszą ofiarą jest prawda.
prawda, w tego typu konfliktach. No ale oczywiście tu się liczy tylko i wyłącznie skuteczność. Skąd więc, jak to się dzieje, że tak bardzo cenimy sobie tę prawdę, że ta prawda jest tak bardzo ważna w nauce i tak dalej? No Kartezjusz uważał, że nie ma innego sposobu, żeby to wyjaśnić, jak tylko przez postulowanie istnienia Boga, prawda, który jest, jak mówił on, prawdomówny. Który jest prawdomówny, czyli mówiąc z kolei w języku Plantinga, który stworzył nasze władze poznawcze. I te władze poznawcze, jeśli są rzetelne, czyli jeśli są we właściwy sposób używane, mogą prowadzić nas do przekonań prawdziwych. Jeżeli natomiast nie mamy w naszym systemie myślowym takiej tezy o istnieniu właśnie tak rozumianego Boga, no to trochę nie bardzo wiadomo, dlaczego niby, po co są nam potrzebne przekonania, które są moralnie słuszne, czy prawdziwe w takim, chodzi tutaj oczywiście o prawdziwość w sensie klasycznym. To trzeba podkreślić, o prawdziwość w sensie klasycznym, a nie o prawdziwość w jakimś nieklasycznym sensie. Tutaj to też jest ciekawa dodatkowa sprawa, ten spór teizmu z ateizmem toczy się nie tylko w obrębie filozofii religii, ale on się podskórnie toczy czasami w niewidoczny sposób także w innych obszarach filozofii. Na przykład moim zdaniem spór o prawdę, o naturę prawdy, czy akceptujemy klasyczną koncepcję prawdy, czy jakąś nieklasyczną, na przykład pragmatyczną, czy jakąś konsensualną, to jest podskórnie także spór teizmu z ateizmem, bo oczywiście dla teisty znacznie bardziej korzystna jest taka teza, że nie ma czegoś takiego jak klasyczna koncepcja prawdy. To jest bardziej spójne ze stanowiskiem teistycznym niż obstawanie przy klasycznej koncepcji prawdy. Dlaczego Plantinga oczywiście, jak mówi jak formułuje swój argument, to ma na myśli klasyczną koncepcję prawdy. Czyli taką reakcją ateisty byłoby albo uciec do pragmatycznej koncepcji prawdy, że dla mnie skuteczne przykład, to jest prawdziwe, tak. Ale też chyba mógłby oskarżyć teistę, że okej, co prawda ja nie potrafię wyjaśnić prawdziwości w sensie klasycznym moich przekonań, ale jeżeli twoje władze poznawcze stworzył Bóg, to skąd się wzięły tam fałszywe przekonania, nie? Bo jednak wciąż się mylimy. No, to teista oczywiście będzie odpowiadał, ten Plantinga powiedział, jeżeli to wszystko zależy od tego, czy twoje władze umysłowe funkcjonują poprawnie. One są zasadniczo tak zbudowane, żebyś poprawnie mógł poznawać, ale sposób użycia tych władz już w dużej mierze zależy od ciebie, od okoliczności zewnętrznych i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ta teza prowadzi, że to jest taka teza, że zawsze i w każdym przypadku nasze władze będą prowadziły nas do sformułowania zdań prawdziwych, ale pod warunkiem, że funkcjonują one w sposób prawidłowy. Tak. Na koniec chciałem zapytać jeszcze pana o taką rzecz, bo wydaje się, że przyjmując klasyczną koncepcję prawdy, jeżeli mamy w dyskusji teistę i ateistę, obaj uważają stanowisko swojego oponenta za fałszywe. Nie? Tak. I wydaje mi się, że to chyba Peter van Inwagen stworzył taki myślowy eksperyment, że wyobraźmy sobie idealnego ateistę, który formułuje idealny argument za ateizmem i idealnego teistę, który formułuje idealny argument za ateizmem. I mamy teraz idealnego agnostyka, który ma ocenić poprawność jednego i drugiego argumentu. Zdaniem van Inwagena idealny agnostyk pozostanie idealnym agnostykiem, idealny teista, idealnym teistą, idealny ateista, idealnym ateistą. Po takiej wymianie argumentów. I że, czy zgadza się pan z takim trochę obrazem filozofii, że koniec końców zostajemy przy swoim zdaniu? Czy tutaj... Może niekoniecznie zostajemy zawsze przy swoim zdaniu. Filozofowie zmieniają często zdanie, ale ja bym powiedział, że natura filozofia nie jest nauką. W filozofii nie ma rozstrzygnięć problemów filozoficznych w takim sensie, w jakim możemy mówić o rozstrzygnięciach różnych problemów naukowych. Ale jeżeli ciągle uprawiamy filozofię, to z tego powodu, że uznajemy, że mimo iż nie możemy oczekiwać ostatecznych rozstrzygnięć, to jest rzeczą wartościową albo nawet konieczną refleksja nad tymi zagadnieniami. Nawet przy pełnej świadomości, że rozstrzygnięć nie będzie. Przy czym tutaj trzeba pamiętać, że co to znaczy, że rozstrzygnięć nie ma.
obiektywnie one są. To znaczy w tym sensie, że tak, albo Bóg jest, albo Boga nie ma, prawda? To jest obiektywnie rozstrzygnięte. Albo istnieje życie pozagrobowe, albo nie istnieje, prawda? John Hick, taki słynny filozof religii, mówił o weryfikacji eschatologicznej, czyli że no, czy istnieje życie pozagrobowe, dowiemy się, jak umrzemy. Albo się nie dowiemy, no ale w każdym razie to się rozstrzygnie dopiero, czy może jest już rozstrzygnięte, niezależnie od nas. Jest weryfikowane jakoś. Jest jakoś, no tak, ale, to, ale dla nas ta weryfikacja obecnie jest zupełnie niedostępna. Więc tutaj nie chodzi o rozstrzygnięcie tego rodzaju, takie powiedzmy na poziomie obiektywnym, tylko o to, czy my w tej chwili przy naszej wiedzy i naszych narzędziach poznawczych, jakimi dysponujemy, możemy bezstronnie i obiektywnie stwierdzić, które z nich jest prawdziwe. Wiemy, że któreś jest, prawda? Albo Bóg istnieje, albo Bóg nie istnieje. I wiemy, że racjonalne jest zajęcie któregoś z trzech stanowisk, to znaczy teistycznego, ateistycznego bądź agnostycznego, prawda? Ale które stanowisko zajmiemy, no to zależy od wielu innych rzeczy. Mnie tu też przekonuje z kolei stanowisko Jamesa, że raczej jest tak, że że nasze decyzje zależą w dużej mierze od pewnych kwestii praktycznych, prawda? No, jeżeli uznajemy, że kwestia istnienia Boga jest absolutnie podstawowa i kluczowa, no to powiemy, że to będziemy skłonni do tego, żeby albo być teistą, albo ateistą, ale nie agnostykiem. Ale jeżeli dla nas jest to sprawa peryferyjna i jakieś inne rzeczy są ważniejsze, to równie dobrze możemy być agnostykami w tej kwestii, tak jak na przykład jesteśmy agnostykami w kwestii istnienia Marsjan. Prawda? No możemy, czy Marsjanie istnieją, czy nie istnieją. No, możemy powiedzieć, że to jest sprawa na tyle nieistotna na razie, że możemy być agnostykami. Ale Pascal na przykład uważał, że w kwestii istnienia Boga nie można być takim agnostykiem, że tu trzeba zająć jakieś stanowisko. No oczywiście uważał, że trzeba raczej uznać istnienie Boga niż być ateistą. Ale z dzisiejszej perspektywy powiedzielibyśmy, że oba te stanowiska ja przynajmniej uznałbym za racjonalne. Okay, czyli w sumie pan tak wprowadza takie rozróżnienie, że mogę uznać stanowisko oponenta za fałszywe, ale mimo to wciąż za racjonalne. Tak jest. Mogę uznać stanowisko oponenta za fałszywe, ale również za racjonalne. Oczywiście są pewne dodatkowe warunki, bo bywa tak, że mogę uznać stanowisko oponenta za fałszywe i nieracjonalne. Jeśli rozmawia się z różnymi, ja jestem ateistą, jestem teistą i rozmawiam z ateistami, którzy są naiwnymi scjentystami, to powiedziałbym, że ich stanowisko, ich argumenty są często zupełnie nieracjonalne. Ale jeśli mam do czynienia z kimś, kto ma odpowiednią wiedzę i formułuje rzetelne argumenty, no to rozumiem, dlaczego on zajmuje takie stanowisko i rozumiem, że mówiąc po jamesowsku, to stanowisko nie jest owocem takiego ciągu dowodowego, który jest nie do podważenia, ale tam jest jakiś przeskok wiary, prawda? Jest jakiś przeskok wiary zarówno ze strony ateisty, jak i to muszę zdawać sobie również ja sam, ze strony teisty. Ale to nie jest powód, żeby uznać tamto stanowisko za stanowisko nieracjonalne, chociaż mogę powiedzieć, że ono jest z mojej perspektywy fałszywe. Czy ono jest obiektywnie fałszywe, czy prawdziwe, to niestety dowiemy się później, jeśli w ogóle się dowiemy. Jeszcze mam takie jeszcze jedno pytanie, bo pojawia się taki czasem problem. Czasami obie strony chcą sobie to takie wyzwanie postawić, że na zasadzie co by się musiało wydarzyć, żebyś zmienił zdanie. Ja sprawdzałem odpowiedzi takich dwóch ateistów, Petera Atkinsa, to jest taki oksfordzki chemik, i Grahama Opiego. I widziałem w internecie, że ktoś postawił dokładnie to pytanie, zostało im zadane, co by się musiało wydarzyć, żebyś zmienił zdanie. I Peter Atkins powiedział, nic takiego, bo nawet gdyby mi się objawił sam Jezus, uznałbym, że po prostu mam jakieś halucynacje, może mam jakieś uszkodzenie mózgu. Znaczy tak bardzo jakby już jest przywiązany do swojego naturalistycznego światopoglądu, że on wie, że każde dziwne wydarzenie najpewniej jest raczej winą jakoś moją, po mojej stronie. Coś po prostu musiało się nie tak wydarzyć. Natomiast Graham Opiat powiedział, że on uważa, że zmiana, taka konwersja to jest długotrwały proces, on już jest dosyć stary,
więc nie ma nawet czasu na to. Poza tym już zna tyle argumentów, nie sądzi, żeby jakiś nowy pojawił, więc raczej dla niego się wydaje nieprawdopodobne, żeby tak się zdarzyło. No ale więc jest ciekawe, co pan sądzi o takim postawieniu sprawy, że ktoś... A wie pan, ja miałem kiedyś takie, miałem kiedyś okazję, gdy byłem w Notre Dame, moim sąsiadem był chyba jeden z najbardziej znanych materialistów współczesnych, mianowicie David Armstrong, australijski materialista, który, nawiasem mówiąc, był, miał politycznie poglądy konserwatywne dosyć. To zresztą jest ciekawa rzecz, jak się ma właśnie teizm i ateizm do światopoglądu. On był ateistą, jednym z najbardziej skrajnych materialistów i ateistów, a jednocześnie był konserwatywny politycznie. I ja mu kiedyś też to samo pytanie zadałem. Co by się miało zdarzyć? Co by mogło, jakie argumenty mogły go przekonać do ateizmu? I on całkiem poważnie odpowiedział, że no, gdyby rzeczywiście przyszła fizyka, jakoś, to czy, uogólniając, przyszła nauka, mogła usensownić takie przekonanie teistyczne, to on by to wtedy wziął poważnie pod uwagę. Natomiast zdawał sobie sprawę, że ta przyszła fizyka może być radykalnie różna niż ta dzisiejsza, ale oczywiście patrząc z perspektywy dzisiejszej fizyki, mówi, no to nie mam żadnych podstaw, żeby coś takiego, żeby zmieniać tutaj moje przekonanie. Ale zastanowiła mnie to jego odpowiedź, bo to była bardzo uczciwa odpowiedź. On się dość długo zastanawiał nad tym pytaniem i mówi, no gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to rzeczywiście mógłbym zmienić swoje przekonanie. No pytanie, jakby było w przypadku teistów, nie? Co mogłoby zmienić teistyczność światopoglądu tutaj? Niektórzy wskazują, że może przypadki jakiegoś wielkiego zła, ale no to są takie... Znaczy, ja myślę, że gdy chodzi o przypadki teistów, to my tutaj obserwujemy, co się dzieje. No, Polska bardzo szybko się ateizuje. I tutaj wystarczą znacznie... można by powiedzieć, z punktu widzenia teoretycznego, tak, bardziej przyziemne argumenty, czyli na przykład to, że instytucje religijne ujawniono różnego rodzaju nadużycia w instytucjach religijnych, że albo że mamy na przykład nieodpowiednie, że doktryna jest przekazywana, uczona w taki sposób, że jest to nieprzekonujące dla dzieci, dla młodzieży. To już jest wystarczające. A z drugiej strony oczywiście pewna presja i atrakcyjność ateizmu współczesnego, no to są argumenty, które wystarczą i widzimy wyraźnie, jak młodzież zwłaszcza się współcześnie sekularyzuje. Więc taka zmiana jest dość powszechna. Przy czym też należy zauważyć, że my chyba obecnie jesteśmy gdzieś na skraju dość poważnej zmiany cywilizacyjnej. I też nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Proszę pamiętać, że jak popatrzymy na poprzednie epoki, no to mieliśmy na przykład epokę oświecenia, w której no oczywiście większość filozofów, których kojarzymy z tą epoką, to byli może nie tyle ateiści, co bardziej deiści. Byli także i ateiści. Ale oni domniemywali, no, że w tę stronę pójdzie rozwój cywilizacji. Ale zaraz po oświeceniu pojawiła się epoka romantyzmu. I tutaj nie szkiełko i oko było ważne, ale czucie i wiara. Więc my też nie wiemy, co będzie w tym momencie cywilizacji, który jest w tej chwili przed nami. Całkiem możliwe, że to będzie troszkę tak jak z oświeceniem i z romantyzmem. Co oczywiście wcale nie oznacza, że tak jak to było właśnie z romantyzmem, że to będzie okres korzystny dla religii instytucjonalnych, dla tych starych religii. To może być czucie i wiara, które w pewien sposób uzasadni czy uatrakcyjni jakiś nowy typ duchowości czy nowy typ religii, który no, już teraz religioznawcy mówią, że jest bardzo rozpowszechniony wśród młodych ludzi. Ale ja myślę, że ten argument taki historyczny, uświadamiający, że nie możemy traktować naszych czasów tak, jak gdyby one były już ostateczne, prawda, i naszego poziomu wiedzy naukowej i moralnej i jakiejkolwiek innej jako właśnie ostateczne, że ten argument musimy brać pod uwagę, jeśli myślimy o przyszłości również. Jestem ciekawy, czy ateiści i teiści mogliby się gdzieś spotkać, że jakaś, może być to jakaś wspólna przestrzeń. I czytam jakiś wywiad z Filipem Kiczerem, to jest taki filozof nauki, on powiedział, że
może to jest radykalne stanowisko, ale on twierdzi, że oddziela jakby przekonania od postaw czy potrzeb i mówi, że no, z punktu widzenia ateisty przekonania religijne są fałszywe, prawda, że to są jakieś bzdury po prostu, to może po prostu o tym nie rozmawiajmy, bo mówmy o naszych potrzebach, a potrzeby możemy mieć podobne. Mamy potrzeby duchowe, właśnie potrzeba miłości, potrzeby wspólnoty i być może no, religia realizuje te rzeczy w ten sposób. Znaczy, to oczywiście można się w ten sposób spotkać, ale sądzę, że to jest takie spotkanie na poziomie bardzo płytkim, ja bym powiedział. Okay. Tak jak na przykład, no nie wiem, mówi się, że różne religie mogą się spotkać na takim płytkim poziomie, na przykład na poziomie nie wiem, pomocy ubogim i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie zmniejsza różnic między nimi takich zasadniczych, prawda? I ja sądzę, że również na tym bardziej zasadniczym poziomie także jest takie spotkanie możliwe. I są różne możliwe zmiany poglądów, prawda? No, proszę pamiętać, że no, wielu ateistów właśnie uznawało teizm za fałszywy, ale jednak miało pewien szacunek dla moralności chrześcijańskiej, prawda? Tacy jak nie wiem, Przełęcki czy nawet Pelc, który był wyraźnie ateistą. Oni się uważali za takich, powiedzmy, chrześcijan w sensie, znaczy przynajmniej Przełęcki mocniej w sensie praktycznym, ale i Pelc także praktykował takie życie, które możemy nazwać w dużej mierze chrześcijańskim. Więc jest taka możliwa, taka zmiana, czy tego typu postawa ze strony ateistów, ale również jest możliwe to, że pod wpływem jakichś argumentów teisty oni na przykład przejdą na pozycję agnostyczną, albo nawet panteistyczną, czy jakąś deistyczną, bo tutaj tych możliwości jest bardzo wiele pośrednich. I jest także możliwość takich zmian ze strony teistów. Na przykład rezygnacja z klasycznego teizmu na rzecz jakiejś wersji teizmu nieklasycznego. No tutaj możliwości jest wiele. Więc nie tylko na takim płytkim poziomie praktycznym, ale również i na poziomie teoretycznym wydaje mi się, że ta rozmowa jest bardzo korzystna. Czy mamy czas, żeby zadać jakieś pytanie? To jeszcze może pytanie od widzów, bo zagadaliśmy się, to jest na żywo i nas... Zadam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest od Pawła Pijasa, zresztą, który pozdrawia nas serdecznie z Gdańska. Paweł Pijas pyta, czy i w jakim stopniu emocje i uczucia odgrywają rolę w przyjmowaniu przekonań religijnych, czy ateistycznych, czy emocje? No to jest w ogóle szerszy problem o epistemiczną rolę emocji, prawda? Czy emocje w ogóle spełniają jakąkolwiek rolę poznawczą? W takim tradycyjnie uznawano, że nie, że jeżeli chcemy mówić o poznaniu, to jest kwestia naszych zmysłów i naszego rozumu, a emocje są czymś osobnym i one raczej przeszkadzają w poznaniu, prawdziwym, prawda, i rzetelnym. Natomiast no, w czasach późnych nowożytnych i współcześnie niektórzy filozofowie przyznają również emocjom wartość poznawczą, prawda? No, to dotyczy zwłaszcza etyki, prawda? I mówi się o tym, że na przykład w jaki sposób poznajemy wartości, czy hierarchię wartości. No i niektórzy argumentują, że tutaj uczucia mają kluczową rolę poznawczą. No to jest troszeczkę, tutaj można oczywiście dyskutować, czy to jest jakby kwestia uczucia, czy może to jest pewien element poznawczy, który jakoś skojarzony jest z uczuciami, które możemy traktować w sposób niepoznawczy. To już jest sprawa drugorzędna. Ale również w odniesieniu do poznania religijnego, na przykład Edwards uważał, że bardzo istotną rolę odgrywają uczucia i on przypisywał im rolę poznawczą. Ale jak powiadam, niezależnie od tego, jak tutaj potraktujemy te uczucia jako niepoznawcze, ale jakoś skojarzone z pewnymi funkcjami poznawczymi, czy jako poznawcze, no to one z pewnością mają jakiś wpływ na... No jeśli byśmy powiedzieli, że one nie mają żadnego znaczenia poznawczego, to mają z pewnością pewien wpływ na ugruntowywanie pewnych przekonań, prawda, które jawią się
wraz z tymi uczuciami, prawda? To jest rzecz interesująca, jak na przykład te eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi, które generują pewien typ doświadczenia, i które, jak twierdzą ci, którzy te eksperymenty przeprowadzają, mają mocne transformujące doświadczenie. No, to bardzo ciekawe było w tym filmie, o którym wspomniałem, że osoby, które były przepytywane po jakimś czasie, jakie ich doświadczenia w życiu były najważniejsze, często mówiły, że właśnie to doświadczenie było dla nich jednym z najważniejszych. Otóż to doświadczenie rzeczywiście skojarzone jest właśnie z pewnymi mocnymi uczuciami. To znaczy tam jest pewien składnik intelektualny, jakiegoś takiego zjednoczenia się z to troszkę co, tak jak opisywali to mistycy, zjednoczenia się z wszechświatem, z uniwersum i pozbawienia przekonania o istnieniu własnej jaźni trochę. Ale że to się wiąże właśnie z jakimś stanem emocjonalnym, który okazuje się trwały. Więc niezależnie od tego, czy te emocje potraktujemy jako same w sobie poznawcze, czy jako jedynie skojarzone z jakimiś przekonaniami, które powstają w sposób niepoznawczy, to one mają jakąś rolę w utrwalaniu pewnych przekonań, z pewnością. I także przekonań religijnych. I zresztą moim zdaniem to nawet można powiedzieć prościej pokazać, bo proszę zauważyć, w jaki sposób przekazuje się treści religijne. One często są właśnie przekazywane w otoczeniu pewnej estetyki plastycznej czy muzycznej, które właśnie budzi pewnego rodzaju uczucia. Czy to chodzi o pranie, można powiedzieć tak, że ktoś nierzeczliwy powie, że chodzi tu o pranie mózgu, ale ktoś inny może powiedzieć, że to jest właśnie odpowiednia manipulacja różnego rodzaju uczuciami, żeby te prawdziwe, te przekonania, które uznaje się za prawdziwe, utrwalić, prawda? Więc no, to jest charakterystyczne dla wszystkich religii, prawda? Śpiew religijny, sztuka religijna, to jest coś niezwykle istotnego, a to się ściśle wiąże właśnie z tymi uczuciami. Ale wydaje mi się, że podobnie jest w kształceniu moralnym, prawda? Jeszcze jest drugie pytanie, to już na sam koniec. Pani Olga pyta o spirytualizm jako pewną koncepcję, która miałaby pogodzić ze sobą teizm i ateizm. Czy chyba jest pytanie o to, czy jest jakaś wspólna, czy można powiedzieć o jakiejś duchowości pewnie ateistycznej, czy duchowości teistycznej, coś, gdzie te dwa stanowiska mogłyby się spotkać? Nie wiem, czy teizm i ateizm z pewnością mogłoby pogodzić spór o religię. Znaczy można powiedzieć, że ateiści, część, tak jak już wspomniałem, część współczesnych ateistów mówi o sobie, że są ateistami, ale są religijni. Prawda? Wspomniałem o Dworkinie, który mówi, ja jestem ateistą, ale proszę nie twierdzić, że ja jestem osobą niereligijną. Mam pewien zestaw uczuć i przekonań dotyczących całego uniwersum i w związku z tym uważam siebie za osobę religijną. Są nawet właśnie takie religie ateistyczne. Jeszcze raz powtarzam, to nie chodzi o buddyzm, który czasami też bywa w taki sposób interpretowany, ale ateistów, którzy uważają, że nie wolno religii oddawać tylko teistom, prawda? Że również można być człowiekiem religijnym i ateistą. Więc ja nie sądzę, żeby tutaj istniało porozumienie, żeby można łatwo znaleźć jakiś punkt wspólny między w sporze teizm-ateizm, ale można znaleźć jakiś punkt wspólny dotyczący pewnych praktyk religijnych. Oczywiście to też będzie kontrowersyjne, bo oczywiście klasyczni teiści powiedzą, że to jest nadużycie słowa religia, bo nawet będą dopatrywali się pewnego rodzaju manipulacji właśnie w takim użyciu słowa religia. No ale to są takie rzeczy, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, więc warto chociaż o nich wspomnieć. No tak, dziękujemy za rozmowę, dziękujemy wszystkim widzom, dziękuję panu profesorowi. Bardzo dziękuję.